były zasypane zupełnie, co ja robiłem. Przez 12 miesięcy zajmowałem się glacjologią. Glacjologia, nauka lodowca. Brzmi poważnie, ale mniej poważnie, bo praca na lodowca, według, nie wiem, naszej nadzorka na przykład, jak będziecie czytać czy oglądać dokumenty o ludziach pracujących na lodowca, to będziecie widzieli taki... To jest praca na lodowca, według naszej nadzorka, według Discovery Channel, praca na lodowca wygląda tak. A według mnie, praca na lodowca wygląda tak. Bo zwykle guzik kwita. Oni, ci fotografowie, wszyscy dokumentaliści tam jeżdżą, wtedy kiedy jest, no i jeżdżą, jest zła pogoda. Okej. Okay. Czekają. Tydzień, czekają. Dwa roki się pada, pogoda, się tylko robią zdjęcia. Za mało zdjęć zrobili, czekają. Następne dwa tygodnie wyskakują, robią zdjęcia, wracają do domu, rzucają to wszystko i mi się wydaje, że na Antarktyce jest tak. Bo tylko takie zdjęcia widzę. A w rzeczywistości to przez te 4 tygodnie z tego samego czasu było tak. I ogólnie rzecz biorąc, jak oglądacie zdjęcia na Antarktyce, jest tam każdy nowy lany. Odbieracie jakiś katalog, wybieracie sobie wycieczkę, a na zdjęciach piękna palenka, niebieska woda, tak jak wróci, jest na plaży. A później przyjeżdżacie dokładnie w to miejsce. Toaletka, nie ma liści, ludzi jest 1500 i pływają w wodzie. Te zdjęcia, na podstawie których wymyśliliśmy sobie, jak wygląda świat, pamiętajcie, że to są najfajniejsze zdjęcia, jakie tylko można było zrobić, bo cała reszta jest inna. Ale cele tej drogi. Wiem po parciury. Wiem po parciury. To jest taka dziura, która jest lepsza, stąd ubieramy śnieg, no i śnieg ludzie później badają. Co tam spadło, ile spadło, czy nasze spaliny, czy co tam dodało. Czekaj, trzeba ją wsadzić. Wiercicie dziurę. To jest bardzo ekscytujące zajęcie, bo wierci się ją przez 6 godzin. Stoicie i wiercicie. A jak wiercicie, to trzeba położyć policzkę. Zawsze polowaliśmy, zabijaliśmy.
14 i tak dalej, i tak dalej. Miałem chodzić po plaży i liczyć foki, gminy, podglądać wieloryby, co tam w wodzie wyczyniają. Taka rekiny. Rekiny zwykle nie lubią się tej wody, wiesz? Chociaż jest taki jeden, ale tam nie ma. Orki był. Dobra, w każdym razie tak czasami ten domek wygląda, bo tutaj ktoś kiedyś mnie zapytał, czy to są zapasy. To nie są zapasy, są to młode słonie morskie, tegoroczne, szczeniaki jeszcze, o nich będzie za końcu. I teraz, zobaczcie, tu można by było powiedzieć, że to jest wiosna, albo lato, a to zima. Ale równie dobrze można powiedzieć, że to jest poniedziałek, to jest wtorek, to jest środa, to jest czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Pogoda się zmienia, nigdy nie wiadomo, co tam będzie jutro. Jak tylko jest dobra pogoda, to dużo trzeba pracować, bo później nie wiadomo, czy przez 3 dni da się wyjść do toalety. W środku było tak. A praca wygląda. To jest ważenie, mierzenie jajek, tych minut, a liczenie tych minut, wygląda tak. Największa kolonia na